wszystkich bardzo serdecznie na powiatowym dniu pracownika socjalnego. Dziękuję tutaj siostrom za przyjęcie nas w swoich gościnnych murach, takich klimatycznych. Nie wszyscy już tutaj byli i na pewno się to wszystkim bardzo podoba. To taki element praca, która polega na dawaniu siebie innym ludziom, którzy są w potrzebie. To widzieć, słyszeć, a na pewno współodczuwać. To, czego tak bardzo w dzisiejszych czasach brakuje. Państwo to wykonujecie. I chciałam wyrazić ogromną wdzięczność za Państwa pracę, za Państwa poświęcenie, trud, zrozumienie tych ludzi, z którymi macie do czynienia. Myślę, że innymi oczyma patrzycie na cały świat. Bo taka jest chyba prawda. Bardzo gorąco Wam dziękuję. Waszym pracownikom przekażcie te słowa i życzę wytrwałości, bo to ogromnie trudne dzieło. Zdrowia, zadowolenia i poczucia wewnętrznego sukcesu. Bo zdaję sobie sprawę, że to praca, która wymaga coraz większych kompetencji. W zamian za to, z przykrością to mówię, nic nie idzie. To jest naprawdę wielkie poświęcenie. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Pochylamy się nad ludźmi, czasami zażenowanymi swoją niemocą, a innym razem nad takimi osobami, które są roszczeniowe, agresywne, które nam grożą, także w życiu prywatnym. Nasz zawód niestety w tej hierarchii zawodów nie plasuje się za wysoko, pomimo że nasza praca jest tak naprawdę misją, służbą, a dla wielu z nas także pasją. Nasi mieszkańcy nie zawsze są w stanie wypowiedzieć swoje myśli, nie zawsze są w stanie w jakiś werbalny sposób przekazać to, co im chodzi. Często ich światem jest świat emocji. Dlatego chciałabym, żeby zostali przyjęci właśnie w emocjonalny sposób, a także, żeby Państwo dali się ponieść emocjom podczas tego występu. Jest to układ choreograficzny 4 żywioły. Zapraszam serdecznie. Na początku był chaos. Z jego bezładu wyłoniły się żywioły, dając początek wszystkiemu. Ogień, woda, powietrze i ziemia rozpoczęły taniec egzystencjonalny, przenikając się wzajemnie.